Po ponad 5 latach Pogoń Szczecin przyjechała do Poznania na pojedynek z Lechem. Meczom tych zespołów zawsze towarzyszyły duże emocje i nie inaczej było tym razem. Ponad 28 tysięcy kibiców obejrzało ciekawe zawody, których wynik w 6 minucie otworzył Ciusarski. Goście wyrównali jednak już 4 minuty później za sprawą Ciusę. Wynik remisowy utrzymał się już do samego końca, choć Lechici mieli jeszcze wiele sytuacji do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. W meczu z Pogonią ponownie w koszulce kolejorza zagrał Piotr Rejs. Legendarny napastnik po raz ostatni w niebiesko-białych barwach oficjalnie wystąpił ponad 1300 dni temu. Rejs na boisku pojawił się w 74. minucie spotkania. Powitanie kibiców było wręcz niesamowite. Przyszedł mnie dreszczyk emocji. Było to fajne, dlatego chciałbym podziękować wszystkim kibicom, że tak miło przyjęli mnie po latach. Jestem bardzo szczęśliwy. Pierwszy zespół Lecha w meczu z Pogonią stracił 2 punkty, za to pełną pulę ze Szczecina przywieźli zawodnicy kolejorza grający w młodej ekstraklasie. Podopieczni Patryka Kniata wygrali na boisku lidera tabeli 3-1. 2 gole dla kolejorza zdobył Wolski, 1 bramkę dołożył Gajda. Dla Pogoni trafił kapelusz. Jak burza przez kolejne rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu idą oldboje kolejorza. Tym razem Lechici rozbili A-klasowy Szturm Unikowo 5-1. 2 gole dla Lecha strzelił Przysiuda, po jednym trafieniu dołożyli Owczarek, Najtkowski i Dębiński. W niedzielę Lechici zmierzą się w Gdańsku z Lechią w ramach 6. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Podopieczni Bogusława Kaczmarka na swoim boisku grają jednak słabo i w tym sezonie na PGE Arenie nie zdobyli nawet jednego punktu. Z kolei Poznaniacy z meczów wyjazdowych jak dotąd przywozili pełną pulę. Punkty przewodzimy. Nie upatrywam tutaj, że się lepiej gra. Ostatnie spotkanie Bohatowe, pomimo tego, że wygraliśmy, to było kiepskie. Tutaj zagraliśmy niezły mecz, a nie wygraliśmy, także los jest przewrotny. Mam nadzieję, że teraz zagramy i dobry mecz i przewidziemy punkty.